Halo, raczej witam wszystkich serdecznie, z tej strony Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic. Prosta piła, przypominam łapkę w górę, komentarzach, subskrypcjach, linki do kanału vlogowego oraz do Instagrama macie w opisie. Rzecz jasna, wejdźcie tam, możecie zostawić tam serduszko, czy to tam się zostawia na Instagramie, nie wiem, tam w sumie, ja w sumie nie działam, ale w ogóle nie lubię jak rzucać zdjęcia i tak dalej, ale jak chcecie wejść, to macie. Możecie to zrobić. Prosta piła. Co się działo? Bo jesteśmy gdzieś indziej, jesteśmy na drugim końcu mapy. Mianowicie tak. Zaczęła nas gonić banda orków. Ja zacząłem, znaczy psów orków. I orków też jest wszędzie. Orków u ciociacia jest strasznie dużo. Wszędzie są orki jak coś. Jak tu biegłem, to praktycznie wszędzie są orki. Ale udało mi się wrócić do tego kowala. Wiecie pewnie jakiego, jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki. Patrzcie to. Pyk, i mamy taką zbroję. No jest ona lepsza, po prostu jest ona lepsza. Wydałem na to, no tam 1700. Nadal mamy tam 6000 rudy, więc w sumie jest spoko. No i tyle. I żeby wam to jeszcze zobrazować jakoś ładnie. Jesteśmy, moi drodzy, tutaj. I tutaj spotykamy jakiegoś gagatka. Nie gadałem z nim, nie wiem kto to jest. Kim jesteś? Siema. Cześć, żółtodziobie. Jak widzisz, kolonia to bardzo małe miejsce. Cały czas wpada się na tych samych ludzi. Co tu robisz? O, podążam śladem pewnej prastarej legendy. Legendy? Tak. Milten, mój kumpel ze starego obozu, powiedział mi, że kiedyś ten teren zamieszkiwali mnisi. Oczywiście to było na długo przed powstaniem bariery. Ponoć czczono tutaj bóstwo, które pozwalało mnichom przybierać postać zwierząt. Założę się, że są tu jeszcze jakieś skarby, pozostałe po dawnych czasach. A co ciebie tu sprowadza? Dobra, walić te włosy. Szukam magicznego kamienia ogniskującego. Powinien być gdzieś w okolicy. Przedmiot, którego szukasz, może znajdować się na terenie starego klasztoru za tym kanionem. Myślę, że właśnie tam się znajduje. Moglibyśmy wybrać się tam razem. Dobry pomysł. Cała okolica aż roi się od zębaczy. Ja wolę zawsze mieć kolesia koło siebie. Nawet jeżeli mam mu tam coś dać. Ale zwykle polują całymi stadami. A grupa zębaczy potrafi rozerwać na strzępy nawet bardzo doświadczonego wojownika. Zatem pójdziemy tam razem? Dobra, ale zanim przejdziemy po tym pniu, chciałbym przyjrzeć się uważniej temu kanionowi. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. Chodź za mną. Odkryłem ścieżkę, która nas tam zaprowadzi. Dobra. Znaczy, czekaj, a nie po tym drzewie idziemy? No dobra, no to prowadź, Gorn. Pomóż mi. Pomóż. Help. O kurwa, ty. No, to jest mocny zawodnik. Gorn to jednak na hita ma te jaszczury, więc... Warto było go wziąć, no. A gdzie ty idziesz? Stamtąd przyszedłem, Gorn. A nie, gdzieś... Co ty kurwa robisz, ty? Amigo. O, okej, może być, spoks. Może być tędy. Gorny, ja sobie pozwól, że będę strzelał z łuku. No co tak patrzysz? Zębacze same się nie oskurują, tak? Prosta piła. Ale to są giga grzyby. Dobra, niech Gorn załatwi sprawę, bo on ma jakiś giga miecz. Może uda nam się w pewnym momencie go... Ty no, Gorn. Ale zabijaj te zębacze czy coś. Ten się zbugował, więc sami możemy go zabić. Też przyjdzie Gorn, hitnie zębacza na hita. Jest, co będzie pewny. Chociaż nie, może nam się uda. Nasza zdobycz. Look at this. Faker. What was that? Mam 49 tysięcy doświadczenia i 13 poziom i 79... I 75 punktów umiejętności, które nie wydałem. Wiem, wydać umiejętności, dobrze. Tylko jeszcze nie wiem to na co. To się nazywa szczęście. Najwyraźniej ta jaskinia była wykorzystywana jako składowisko. Możesz teraz prowadzić do klasztoru. Chciałem mieć pewność, że nie spotkają nas jakieś paskudne niespodzianki w drodze powrotnej.
spoko, no zawsze jakieś zębacze, coś tu będzie. No będzie, pewnie, że będzie. Będzie jakiś napój, jest jakaś skrzyneczka. No dobrze, może coś będzie ciekawego w tej skrzyneczce. A to po prostu mogę otworzyć, tak? O, proszę, ten klucz pochodzi z jaskini przed ruinami klasztoru. Przemiana w chrząszcza, wytrych, jakaś broń, niewykorzystany miecz, 90 brojek rudy i ognisty pocisk. No spoko. Jest okej. Okay. Czyli tak średnio chyba opłacało się tu przyjść, no ale dobra, chodź Gord. Lecimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Nie wiem ile miałem łącznie najlepszy wynik w takim jumpowaniu, ale wydaje mi się, że chyba 8 razy. Może 9 nawet na odcinku walałem raz. To było długie, no. Gorn, co ty kurwa robisz? Ty miałeś iść ze mną. Gorn się zbugował. No, po prostu chyba szliśmy na tyle szybko, że chłop nie nadążył. Właśnie o tym mówię. To jumpowanie to jednak jest OP, wam powiem szczerze. To jest trochę takie biegnięcie sprintem. Gorn, no idziesz? Gdzie jest Gorn? Halo? Gorn? Aha. Ej, dobra, szczerze to mi się nie chce. I tak mamy tego wciur. 44. Nie chce mi się jumpować, po prostu Paweł Jumper. Po prostu przebiegnijmy, jest. Jeszcze może jakbym grał poza odcinkiem, ale jak jesteśmy na odcinku to... No ty, no gdzie jest Gorn, kurwa? Nie podoba mi się to, wam powiem szczerze. Gorn mi odwala pewną manianę, słuchajcie. Dobra, chyba solo musimy je zabić, a to nie jest takie łatwe. Gorn pewnie ma ich na hita, tylko... Nie wiem, co robi Gorn, oprócz tego, że chyba nic. No, a ten jeden się suicide'ował. Drugi się suicide'ował. Co jest, nie mamy już strzał? Bezi. Nie mamy już strzał? No chyba sobie żartujesz, ty. Bezi. No, nie, coś się zbugowało na szczęście. Nie sądziłem, że kiedykolwiek użyję słowa coś się zbugowało na szczęście, ale dobra. Dobra. Szczerze, te zębacze nam kompletnie nic nie robią, ale spoko. Jednak wam powiem szczerze, ta zbroja to jest mocne przedsięwzięcie. Tylko ten Gorn to by mógł pójść z nami, no co jest Gorn? Nie no, Gorn maniany od kurwia, już widzę gdzie jest pewnie ten gówno i pewnie telekinezy będziemy musieli użyć. A tu jest, kurwa, jaki amigos, jaki kurwa kolo. Do boju! Jest i on powrócił ku chwale ojczyzny. Chodź Gorn. Nie wiem co zrobiłeś, ale spoko. Jaki cicho ciemny. Okej. Okay. A ja wiem co trzeba zrobić. Cholerna brama. Ponoć nikomu jeszcze nie udało się jej otworzyć. Te bestyjki po drugiej stronie są pewnie jedynymi istotami, którym udało się dostać do środka. Za kogo ty mnie masz, Gorn? Jak się teraz odmienisz, z ciekawości?
Halo? Jak się teraz odmienić? Jeszcze się zbugowałem, pewnie, że się zbugowałem. Oh, Jesus, dobra. Cholerna brama. Dobra, a co się wpisało w dzienniku? A my, to jest dziennik, informacje ogólne. Nauczyciel, awans, nauczyciel, kupiec, oprawienie zwierzyny. Niezaliczone misje, a no tak. Dobra, tak, tak, tylko ja rozumiem, że mam się zamienić w sząszcza. Natomiast pytanie jest inne. Jak ja mam się kurwa potem odmienić z tego chrząszcza? To jest najlepsze pytanie, szczerze mówiąc. I ono bardziej mnie zastanawia. Nie wiem, czy nie da się zbugować, żeby było lepiej. O! Wydaje mi się, że można to zbugować, patrzcie. O! Okej, czyli się jednak nie da. Dobra, tylko jak ja się przemienię w chrząszcza, to co ja mam dalej zrobić? Ja rozumiem, ja kumam, że ja mam się przemienić w chrząszcza. Ale co dalej? Co jakby, jak dalej mam się odmienić z chrząszcza? Nie telekineza, kurwa, czemu użyłem telekinezy? Mam nadzieję, że się nie zużyła. Powiem wam szczerze, że chyba to nie jest genialne. O, nawet nie mogę zapisać. To co teraz mam zrobić? Lewy. Scroll. Prawy. Alt. Alt. Biegnięcie. Ctrl. Biegnięcie. Shift. Shift nic nie daje. Caps lock. Nic. Tab. Tilda. No. Nie mam pojęcia, jak mam się odmienić z chrząszcza. Ty, Y, U, W, O, P, L, K, J, D. Nie mam, powiem wam, bladego pojęcia, co ja mam zrobić dalej. Bladego pojęcia nie mam. No nie da się odczarować po prostu. Nie wiem, trzeba może... Słuchajcie, może ja po prostu wejdę na net, a będzie szybciej. No poklikałem wszystko, nie? A może po prostu z czasem mija, więc wolę po prostu poczekać. Zaraz ogarniemy tutaj, co tu się robi. Mam nadzieję. Tylko przyciszę w sumie, żeby nie było żadnych powiadomień. Sorry, że tak na odcinku, co nie, ale... Ale, no powiem wam, nie mam bladego pojęcia, co ja mam zrobić. Nie wiem, po prostu. Gothic 1, przemiana w chrząszcza. No, zaraz zobaczymy. No nie mogę nic klikać nawet. Nie da się, zgadzam się, tak. W pewnym momencie muszę użyć takiego czaru. Jednak, co zrobić, by przestać być chrząszczem? Jakoś się tam robiło, tylko nie pamiętam do końca jak. Spróbuj tak, spacji, a jak się mylę, to może kombinacji kontrol i strzałka w górę. Lub w dół, lub w lewo, lub w prawo, lub enter. Mamy to, panowie. Dzięki, koleżko z forum. Niestety nie mogę ci zostawić lajeczka. Ale z gita, tylko, no, żeby się nie zbugował. Idziemy. Kołowrót, pyk.
U, ale to był nieprzyjemny dźwięk, przepraszam. Jezus, jaki to był nieprzyjemny. No chodź, Gar. Widzę, że udało ci się otworzyć tę bramę. To zaklęcie, którego użyłeś, było całkiem sprytne. No, możemy iść dalej. Miały tu być tylko chrząsze, ja tam widzę stado zębaczy. Czy siekaczy, czy chuj wie, jak one mają. Zębacze. No, Gorn, atakuj. To jest free XP. Chociaż my też możemy atakować, bo one w sumie nic nie robią, no. A będzie szybciej pewnie. Essa? Nie wiem, czy w ogóle zbieranie ma jakikolwiek sens, ale no, jak już mamy szansę pozbierać. Zawsze to 4 kryły, czyli 20 rudy. Wiecie, to się tak wydaje, że niby 7000, co nie? A tutaj wydajemy 2000 na jakieś potki, więc... I to jeszcze nie kupiliśmy potek życia, bo jestem Żydem jebanym i no niestety... Niestety, jak mam wydać na coś bryłki rudy, to wolę przykutasić. W obawie przed tym, że będą jeszcze kiedyś mi potrzebne, będzie jeszcze potrzebna ta ruda. Wiem, że na koniec wysadzamy tą rudę, co nie? W sensie chyba wysadzimy i wtedy... No robimy teraz tę misję dla magów tego. Więc wydaje mi się, że jest to dość logiczne, że... że... chcemy wysadzić. Czy misja się powiedzie? Wydaje mi się, że tak. Dobra, chodźmy na górę. Mam nadzieję, że Gorn kurwa się nie zbuguje. Mamy tutaj kamień nasz, czy nie? To mi wygląda na jakiś piedestał. Może leżał tu kiedyś artefakt, którego szukasz. Wydaje mi się, że nawet nie może, a leżał tutaj artefakt, którego szukam, aczkolwiek nie ma go tutaj teraz, niestety. Czyli pewnie będzie w środku. O, jeszcze wolałem się upewnić, czy nie został schowany przez twórców gry, żeby nas oszukać, ale chyba nie. No to lecimy dalej. Nie ma co, nie ma czasu, czas robić cash. Może głośne auta, nienawidzę głośnych aut. I motorów, a szczególnie motorów. Gorn. Oczywiście, że się przygub, a nie, tu jest. Dobra, to co? Pyk, pyk, któryś trafi. Chodź mi pomóż, Gorn, bo jesteś giga koksem, jesteś w biciu się. Będzie szybciej. No i mamy kolejny poziom. Powiem wam, w takim tempie 220 doświadczenia za jednego zębacza, a my tu z 10 tego zabijamy. To jest 2000 expa, więc... Ile do kolejnego poziomu potrzebujemy? No dużo, no 7000. Znaczy, dużo. 7000 to jest... Mamy 85 punktów niewykorzystanych. Ja chyba przejdę tą grę i nigdy nie wykorzystam tych punktów, mam takie wrażenie. Ale dobra. Mówię, ja pierwszy raz gram w Gothica. Znaczy, kiedy... No grałem w Gothica, mówiłem. Pierwszy raz, pierwsza moja gra to był Gothic, ale... Ale pierwszy raz tak realnie przechodzę Gothica, a wtedy to sobie tylko grałem jako taki, wiesz, RPG. Tak se pykałem, jest to, nie? Cieniostwór. Ale będzie za skurwiele expa. Ol, zrobiliśmy 202 metry chyba. No, Gorn. 400 tylko za takiego dużego gnojka, ale za jego skóra cieniostwora kosztuje stóweczkę. Więc spoko. Znaczy mniej spoko jest to, że i tak wydam tą stóweczkę, którą zarobię z jego skóry na potki. Właściwie już wydałem.
Niestety wszystko, co kupujemy, kupujemy za 100%, a jak sprzedajemy, to za 50%. Unlucky. Ale może tutaj te drzwi się magicznie otworzą. No i jesteśmy. No i elo elo 320. Przemiana w kreto szczura, strzała z dobrej grudy. No już się zwróci. O, był kamień! O nie, no zbugował się. Serio? I nic nie mogę kliknąć, nic nie mogę kliknąć. Mogę kliknąć kurwa Alt F4. Halo? Aż wam wyciszyłem, no bo nie mogłem tego skipnąć. Niestety ta gra to ma. Dobra, może Gorn się odbugował, co? Okej. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że tutaj będzie ten. A więc znalazłeś swój magiczny artefakt? Yep. Tak. Muszę zanieść ten kamień ogniskujący do magów wody. Pójdę kawałek z tobą. Super, ale my idziemy chyba głębiej, bo tam mogą być ciekawe rzeczy. Przemiana w wilka, jakieś bryłki rudy, coś tam, nie wiem, co nawet nie było. Nie było pokazane, co to jest, ale my chyba się cofamy i lecimy dalej, mi się wydaje. Wydaje mi się, że Gorn, czy jakkolwiek on ma, kurwa, przejście przez te drzwi, to będzie ciężką sprawą do niego. O, tak jak się spodziewałem. No nie, to jest gruby wyczyn, żeby on przez te drzwi przeszedł, wam powiem. Dobra, idziemy, może tam można wejść głębiej do środka. Jakie skarby, ale powiem wam szczerze, sądziłem właśnie, że tutaj w środku będzie będzie ten... To czego szukam, czyli ten kamień ognistujący, a on był tutaj, przy cieniostworze. No, dziwna sprawa, ale dobra. Ale i tak idziemy dalej, bo skarby same się nie wezmą, tak? A jak sam się nie wbije. Problem jest taki, że nie mam na tyle fajnej broni, żebym musiał coś ekspić, nie? Co nie? Jak znajdziesz jakieś giga broń, której potrzebuje 100, nie wiem, siły, no to wezmę przecież to 100 siły, sobie poćwiczę i jest co będzie, ale teraz to jest... O. To brzmi jak, słuchajcie, wyzwanie. Czy telekineza pod piątką zadziała na tą skrzynkę? Nie. Ten chłop się z jakimś trolem naparza. Co by tu zrobić? Nie, no ta skrzynka tak kusi, słuchajcie. Kusi i kusi. Co ja mam zrobić? Czy mam jakieś tutaj nalatanie może? Pirokineza. Czym jest pirokineza? Pirokineza chyba jest czymś z ognia. Niestety to nie jest pirokineza, to nie jest coś, co szukamy. Kula ognia też nie. Kontrola, no też nie, wątpię. To raczej przyjmujemy przez postać. Czy kontrolę nad postacią. No czyli nic, no powiem wam, czyli schodzimy, no nie, no ale kurczę, korci. Ale to wydaje mi się, że się po prostu nie da tam dostać i to jest tak, że to ma korcić, nie? I tam, że dopiero na jakichś modach albo kodach można tam wejść i tam jest może jakiś easter egg od twórców, że... No jakiś easter egg po prostu od twórców, możliwe, że tam jest. Wiem, że w Gothicu są na przykład takie easter eggi, że tam jest napisane, że... W Gothicu 3 coś było, że tam jak się dostaniesz gdzieś, to jest napisane chyba coś tam. O, sam go zabił? Kurwa. A nie, może nie zabił, może ucieka. Może zdygał majty.
Zabiłeś tego gościa, co tu walczyłeś, amigo? O, jasna cholera! A co to za monstrum? O, skąd się tu wzięło coś takiego? To mi wygląda na jednego z tych niezniszczalnych troli, ale jest trochę mniejsze. Trudno. Jeśli chcemy się stąd wydostać, musimy go jakoś minąć. Nie było łatwo. Tak, ale w końcu się nam udało. To chyba był jakiś młody troll. Więc pewnie nie chciałbyś wpaść na jego rodziców, co? Raczej nie. Tutaj nasze drogi się rozchodzą. Chcę tu trochę zostać i rozejrzeć się po okolicy. Ale na pewno jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia, przyjacielu. W porządku jesteś, Gorn. Jesteś w porze, koleś. Tylko ja bym z tego tro... A tu? Nie. Nie, zabił trolla, ja nic nie dostałem. No nic, dobra, słuchajcie. Pijemy potkę letkości. Bierzemy mapę. Mogę najpierw, kurwa, przeszykować sobie mapę. Tak, zdecydowanie, bo zmarnuję sobie potkę, ale dobra. Bierzemy mapę i w którą stronę lecimy? No, gdzieś tam. No to dzida. To dzida. 26 minut odcinka. Ale powiem wam teraz, to nie wiem, to jakieś tragicznie szybko. Ja tu zaczynam odcinek 26 minut. Co jest grane? Giga szybko mi czas leci. Może dlatego, że tak wyśmienicie się bawię, nagrywając te odcinki. Ha? A jak się człowiek dobrze bawi, to czas, wiadomo, szybko leci. Może też wreszcie czuję, że idziemy w tym gotiku do jakiejś... Może coś wreszcie robimy, nie? Że jakieś to, coś to się kręci, ja nie mam 30... Jezus. Oczywiście, kurwa, oczywiście. A nie mam 30 zadań, że muszę jakimś... Po jakiejś rączce, kurwa, coś robić. Czuję, że wkręcimy się, nie? Że... No, obawiam się, że te krwiopijce, to one nie są przyjaźnie do nas nastawione. Ale tutaj buczenie. Thunder. Thunder. Jak coś, to muzyczka AC/DC Thunder. Jakby ktoś pytał. Ja na przykład mam tak czasem, że coś usłyszę, tu tego, albo ktoś coś zanuci, mi się tak mówię: słyszałem to, ale bym se posłuchał. Tylko nie znam nuty, nie? I muszę, nie wiem, wpisywać turururururururu Thunder. Ale Google jest niesamowity, bo kiedyś jak wpisywałeś turururururu Thunder, to nic ci nie wyskoczyło, a teraz pewnie wyskoczy ci AC/DC Thunder. Google się uczy, jak to robisz. Tam inne bingi, czy coś takiego. A, to są te amigosy. Okej. Okay. Słuchajcie, nie. Znaczy, wiem, gdzie jesteśmy, ale... Mam iść tam, okej. Okay. Tam chyba nie byliśmy? Czy byliśmy tam kiedyś? No mamy wszystkie artefakty, nie chce mi się przecież zanosić ich po kolei, co nie, więc... Zresztą dostaliśmy tylko raz, że możemy skastować i się tam wrócić, więc... Po prostu... To nie jest tu, prawda? Nie no, jakieś tutaj, jakaś żałosna jaskinia. Kurwa, ale korci, żeby tam wejść. A wiecie co? A wejdziemy tam, pewnie, że wejdziemy tam. Zmarnujemy potkę w sumie. Dobra, nie wchodzimy tam. Chyba, że się już skończyło. Nie, dobra, to lecimy dalej. Nie ma co. Jednak, jeżeli jest coś w tej grze, czego nie lubię, to marnowania rzeczy. Niesamowite, tam gdzie zawsze jest ten, to zawsze ktoś stoi jakiś. Teraz to jest Diego, tak? Pewnie, że to jest Diego. Diego z łuku będzie siekał. No dobra, te zębacze to są easy. A nie dostaje expo, bo Diego nie jest z nami jeszcze. Kurczę, molek. Siema, amigos. Myślałem, że już nie żyjesz.
Parę razy też mi się tak wydawało. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Słyszałem, że miałeś swój wkład w wielkie przywołanie. Widzę, że jesteś świetnie poinformowany. Lepiej niż myślisz. Teraz szukasz kamienia ogniskującego? Dokładnie, tak. Diego. Powinien być gdzieś w pobliżu. Wiem, gdzie go można znaleźć. Jest tylko jeden problem. Zawsze jest problem. Rozumiem. Zawsze jest haczyk. Czego chcesz? Widzę, że szybko się uczysz. Ale nie o to mi chodziło. Nie? Więc cóż to za problem? O, to całe 3 tony problemów. Chodźmy. Za chwilę sam zobaczysz. Czekaj, Diego! Muszę się napić wody. Sprawić fryzurę. Moje włosy wkurzają. Te goblinki? To jest problem? Dieguś, kurwa, nie denerwuj mnie nawet. Co ty gadasz? Dobra, ja nie muszę nic zrobić, Diego, ja po prostu na hita ściąga. 2 hity. Jeszcze na niego biegną. On ma miecz, ty. O. Dobra, teraz rozumiem, co miał na myśli, mówiąc 3 tony problemu. Teraz ma to jakikolwiek sens. Hej, dobra, Diegoś. No przepraszam cię, ale... Kurwa, włosy. Nie widzę mieć długich włosów, ale mam długie włosy. Niechętnie to bym miał na 0 jesa. Był łysy. To było chyba najlepsze rozwiązanie. O, co? Diego już zaraz tego wielkiego ziomka zabije solo. Ja będę maczugi zbierał. I chłop powie, dobra robota. No czasem się tak zdarzy, tak? Drugi raz mi się zdarzyło, to jest 18 godzina gry, więc drugi raz, że tak się zdarzyło, to nie jest jakoś turbo dużo, chciałbym podkreślić. Czemu nie zadaje damage'a? Nie wiem, bij Diego, ja sobie pozbieram maczugi. Trochę XD, no ale dobra. No Diego. Bardzo ładnie. I jeszcze ten drugi. Pyk, pyk. Ale chłop macha tym mieczem jednym. Tam combo 18... No! No to dlaczego?! Nie mogę zapisać. Przepraszam. Moja wina. Moja wina. Moja bardzo wielka wina, no ale... Teraz mogę zapisać? Kompletnie bez sensu. Dlaczego im nie zadaje damage'u, a tylko Diego tam sieka? Dobra, whatever. Sorry za to, ale... No nic. Teraz przynajmniej wiecie. Będę trzymał rękę na... Na stronie tego kanionu znajdziesz wejście do jaskini, która prowadzi do kamienia. Wszystko jasne. Jednak najpierw musimy się jakoś pozbyć tamtego bydlaka. Spróbuj znaleźć jakiś jego słaby punkt. Albo inny sposób na pokonanie tego trolla. Ściągnę na siebie jego uwagę. Super! No i genialny Diego. Ja tu sobie wezmę maczugę, ty się niczym nie martw. Mogę zapisać? Mogę. Bardzo ładnie. Super. Zwój. Twardzień. Czarne ziele. Strona z dziennika, możemy sobie potem przeczytać. Dobra. A ja mam lepszy pomysł, a może Diego będzie się nawalał? Zgaduję, że słabą stroną trolla mogą być plecy, co? Albo i nie. Albo i łuk nic nie daje. Diego!
Wydaje mi się, że ten ogromny bydlak nie ma nawet słabej strony. Trzymaj się, Dieguś. Trzymaj się, morduś. Nie wiem, czy czegoś nie zbagujemy, no ale nie da się mu nic zrobić. Ty troll jest nieśmiertelny, on nie ma słabej strony. Może to coś da. Kołowrót się zaciął, czyli nic nie da. Pierdolę, to idę po kamień. Jego niech się nawala. No co mam mu zrobić, jak mu nic nie robi? Strzały mu nic nie robią. Nie zadaję mu damage'a. No to lecimy do góry, co? Co jest? Obawiam się, że niestety musimy pokonać tego trolla. Jak sobie radzić, Diego? Diego? Diego! Co ty kurwa robisz? Jego! Miej odwrócić jego uwagę. To było niesamowite. Niezły jesteś. Teraz możesz iść po kamień ogniskujący. Ja dopilnuję, żebyśmy nie mieli już więcej niemiłych niespodzianek. Co? Dobra. W każdym razie wiemy, co Diego chce powiedzieć i robimy tak. To było niesamowite. Też mi się tak wydaje, Diego. Niesamowita sprawa. Dobra. Czyli tak. Zapisujemy. A wiecie, co można zrobić? Ze względu na to, że ten troll jest gigawolny, to możemy wypić tutaj potkę szybkości i naokoło gnoja. Dobra, chłop się nawet nie zorientował. Gadamy z Diego. To było nie. Super. Bytnijmy go jeszcze, tego trolla na Diego. Chodź tu. Diego, bierz go. Może dostaniemy expa. Jego tam na kurwie mieczem jest dobrze. Jak coś, to mamy jeszcze ten do usypiania, więc spoko jest. Będzie masno. Czyli nam odblokował to przejście, rozumiem. Diego! Diego! Kurwa, co ty robisz? Mówiłeś, że niesamowite, że mogę iść po ten. Ty, Diego... Co jest? Halo? Halo, halo? Dieguś? Dieguś, no szukałeś mnie. Zabij tego trolla. Coś mu robisz w ogóle? Diego! Nie wkurwaj mnie. Nie no, przez tym łukiem to ja mu smyrnę siura, no Max. Dobra. Zmniejszenie potwora. Nawet nie miałem pojęcia, że posiadamy takie coś, ale dobra, no chyba musimy to użyć, mimo tego, że jest warte tysiąc. Skóra trolla. Trochę mało pewnie ta skóra trolla będzie. I co mam, Diego? Kołowrót chyba się zaciął. Niesamowite. Czekaj, może uda mi się go naprawić. Ale kozacko, pozbierałeś kamyczki no, z ziemi. No, powinno działać. Tak? Mogę to przekręcić? Mogę. Super, Diego. Świetnie się spisałeś. O kurwa. Co tu robię, te gałgany? Nie wiem, co robię, ale chyba dałem mi free expo.
Właśnie, ja nigdy nie lubiłem gier, w których najważniejsze jest zbijanie poziomu. Chyba że mówimy o jakimś Metinie czy coś takiego. To kiedyś grałem, nawet niezły byłem. Czy dawno, dawno temu byłem dzieciakiem. Takim, powiedzmy, pamiętam miałem z 10 lat, 12 lat i pamiętam jak się tam logowałem, mama mówi tak: Eryk, niedziela, idziemy do kościoła. Ja mówię: mama, nie idę, gram w Metina. I sobie laseczkę wrywałem w Metinie. Pamiętam to, no. Tak było. Piękne czasy. Czyli to, no, musiało być to już, to było jak chodziłem do kościoła, to musiał być już taki 2011 albo coś takiego. Dla mnie, ja bym, wiecie, pewnie 2011 dla części z was oglądających to jest rok waszego urodzenia. Ewentualnie rok, w którym już wy już byliście dorośli, więc to nie jest jakieś osiągnięcie giga, ale no dla mnie 2011 to ja miałem 11 lat, więc... Albo jak się stragany rozstawiało w Metinie, pamiętam. Znaczy nie do końca pamiętam jak się rozstawiało, tylko pamiętam, że rozstawiałem i tam właśnie jak szedłem do kościoła, to tam chyba stałem, czy coś takiego się robiło. Szedłem do kościoła normalnie, na msze. Piękne czasy, kiedy mogłeś iść do kościoła. A propos wirusa. Ale to jest głośne, Jezus, ja wiem, Jesus. Cholera jasna, jakie to było głośne, że do... Sia jego mać. Ile mamy? Łe, 300 expa do kolejnego poziomu, 85 punktów niewydanych. Spoko. Mamy to. To co? Poteczka? Nie, chyba najpierw schodzimy do Diego, gramy z Diego i teleporcik w sumie, co nie? I mam już wszystko, czyli dzisiaj, no, powiem wam, znaczący progres. Nawet nie wiem, czy to już nie koniec gry i wysadzałem chłopy barierę i Jessa. Ale zobaczymy. Znaczy, nie wiem, czy wysadzałem barierę. Żeby nie było. Czy to spoilery walę co chwilę. Znaczy, widzę, wiem, że coś z tą barierą było i wysadzaniem, ale... Chyba powinienem znowu zajrzeć do starego obozu. Powodzenia! Nie daj się zabić. Jeszcze się zobaczymy. No mam nadzieję, mam nadzieję. Możesz... Tak. To. Ale ja nie chcę. Wróć. Trzymaj się. Dobra, no to słuchajcie, sejwik. I tak. Jeszcze się upewnię. Ale aczkolwiek jestem pewien na 200%. No nie, no mamy wszystkie. Jeżeli nie mamy wszystkich, a jest ich łącznie 5, mamy 1, 2, 3, 4 i 5 już oddaliśmy, czyli mamy absolutnie wszystkie, czas użyć tutaj, czas napić się jakieś potki z maną, pisma nie, artefakt, magia. Dobra. I teleportujemy się do magów ognia. Znaczy do magów wody. Siema, Saturas. Co tu się odpierdala? Ty no gościu, tepam ci się przed twarz, a ty nic? Znalazłem kamień ogniskujący w roli. Na dobry początek wystarczy. Nieźle sobie radzisz. Musisz jeszcze odnaleźć 3 pozostałe kamienie. Ruszaj w drogę. Nie zostało nam zbyt wiele czasu. Widzę, że wykorzystałeś zwój teleportacyjny. Proszę, weź następny. A. Znalazłem kamień ogniskujący w górskiej fortecy. Świetnie. To już drugi kamień, który nam przynosisz. Jesteśmy już znacznie bliżej naszego celu. Nie ustawaj w wysiłkach. Potrzebujemy jeszcze 2 kamieni ogniskujących. Znalazłem kamień ogniskujący w ruinach starego klasztoru. Spotkałem tam Gorna. 95 na banka, bo ze 100 umiejętności, które mogę wydać. Mamy już 4 kamienie ogniskujące. Brakuje jeszcze tylko jednego. Oddałeś naszej społeczności nieocenione usługi.
Jeśli uda ci się odnaleźć ostatni z kamieni, wkrótce będziemy znów na wolności. Znalazłem kamień ogniskujący pod kamiennym kręgiem. Wspaniale. Mamy już wszystkie 5 kamieni. Nie wiem, jak będziemy ci się mogli odwdzięczyć. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Pójdź teraz do Jordiana. On da ci chociaż skromną namiastkę nagrody za twoje wysiłki. Porozmawiaj z Kronosem, strażnikiem Rudy. Od niego dostaniesz kolejny wyraz naszej wdzięczności. Obyś wrócił cały i zdrowy. Tak, ja sobie zapiszę. Bo boję się, że jeżeli pogadam o tym, to przystąpić do detonacji może być koniec giereczki. Mamy już wszystkie artefakty niezbędne do wprowadzenia naszego planu w życie. No. Ale barierę utworzyło 12 magów. W całym kręgu wody nie ma dość mistrzów magii, by zapanować nad tak ogromną ilością energii, nie mówiąc już o jej odpowiednim ukierunkowaniu. I co teraz zrobimy? Wiem, ile już zrobiłeś dla naszej społeczności. Wszyscy jesteśmy twoimi dłużnikami. Ale w interesie wszystkich mieszkańców kolonii muszę cię poprosić o jeszcze jedną przysługę. Myszku, na Zirku. Jeszcze jedną przysługę? To będzie chyba ostatnie miejsce na kolejne. Musisz iść do starego obozu i przekonać do naszej sprawy kilku magów ognia. Magów ognia? Myślisz, że zechcą przyłączyć się do was i zrezygnować ze swego wygodnego życia? Przecież upadek bariery pozbawi ich uprzywilejowanej pozycji. Właśnie dlatego to ty musisz podjąć się tego zadania. Znasz ludzi ze wszystkich obozów w całej kolonii. Przypomnij magom ognia stare czasy, kiedy wspólnie studiowaliśmy sztuki magiczne. No dobrze. Spróbuję jakoś przekonać magów ognia, ale nic nie obiecuję. Obawiam się, że to zadanie jest z góry skazane na niepowodzenie. Musisz chociaż spróbować. Jeśli ci się nie powiedzie, jest już tylko jeden. Tylko jeden. Jeden co? Nieważne. Musi ci się udać. Sposób. Weź tę magiczną runę jako znak naszego zaufania. Pokażesz ją Koristo, arcymistrzowi magów ognia. Jaką runę? Dzięki jej pomocy będziesz mógł przeteleportować się do tej komnaty, nie przechodząc przez posterunki straży. Mam nadzieję, że to przekona naszych dawnych przyjaciół o szczerości naszych intencji. Obyś wrócił. Oj, mamy rozdział 4. No to wątpię, że jest koniec, skoro zaczął się dopiero rozdział 4. Już byłem pewny, że się gra zbugowała. Słuchajcie, ile mamy umiejętności? 105. 105 metrów. 105 metrów mamy umiejętności. Dobra, zobaczmy, co dostaliśmy tutaj za ciekawości. Mamy tu teleportację do magów wody. Spoko. Ale dostaliśmy też tutaj teleportację do magów wody, mianowicie tutaj z Afryką możemy używać ile chcemy, więc mamy na bagna, mamy do magów wody, no i jest koks. Schodzimy na dół, po rudę, dostaniemy nagrodę, mam nadzieję jakąś. Mamy 6800 rudy. Po co? Nie wiem, aczkolwiek też nie wiem... Czy będę miał kiedykolwiek okazję wykorzystać taką ilość? Z drugiej strony może jakiś pancerz, może okaże się, że jest jakiś giga miecz, ale on kosztuje miliony, bo ktoś go ukradł kiedyś tam. Ten, no wiecie, to jest gothic, no nigdy tu nie wiadomo, dobra. Przeszedłem po nagrodę. Witaj! Czy w tym, czy w obozie chciałbym pracować na magów? Nie, to nie od tego, a tu miał być jakiś strażnik rudy, a to nie jest ten? Amigos? A, to nie był ten, tak? Dobra, to zaraz ogarniemy. Tu już byliśmy wcześniej. O, znowu mi gardło, bo czuję jakby, tak jak dużo mówię, to czuję jakby... No bo to nie jest taki ból, że boli, ale to jest taki mocny dyskomfort. Dobra, zobaczmy misję. Pomoc magów ognia. Saturas, przywódca magów wody, poprosił mnie wynająć coś po drodze. Nie wiem jeszcze w jaki sposób uda mi się przekonać magów. Gomeza do współpracy, ale spróbuję wymyślić coś po drodze. Okej. Kronos i Riordian obiecali mi nagrodę, że powinien ich odwiedzić. Kronos i Riordan. No dobrze, Kronos i Riordan. Mam wysoką nadzieję, że jednak nie pominęliśmy ani jednego, ani drugiego na dole. Wydaje mi się, że jeden może być tam na środku po prostu tego nowego obozu, a drugi gagatek pewnie będzie w swoim mieszkanku gdzieś.
gdzieś tutaj. Czy możemy jeszcze zacząć pogawędzić z Saturasem? Witaj. Nie możemy. No, obym wrócił. Też na to liczę. Nafarius? Cześć, Nafarius. Czy jestem już gotów, by najpierw zać... A. Siema. O. Witaj. Siema, siema. Saturas powinien... Saturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. 20 dostaliśmy chodź, czegoś. Chodź. Nasz przywódca opowiedział mi o twoich pewnie bohaterskich czynach. Pewnie mi córkę zdrowie, co nie? Ach, co ja mówię? Cała kolonia powinna ci być dozgonnie wdzięczna. To prawda. Przyjmij tę skromną nagrodę w uznaniu twoich zasług. No, w istocie jest za skromna, ale dobra. Jeżeli pokaż to są mi potki, to tak średnio bym powiedział. On ma... O! O, koleżko! Nie no, bierzemy wszystko, co nie? Bez kitu. Piętnaście? A ja ile mam? Nie, ja mam po 10, to jest chyba lepszy. A nie mogę mieć dwóch? Dobra, potem sobie ogarniemy, czekajcie. Potki, Dobra, nie biorę tych potek, bo nie no, za dużo siana. Jednak tutaj... Za dużo. Dobra, co by mu opylić? Wydaje mi się, że opylimy mu... Skóry, jakieś rogi. Ile te rogi są warte cieniostwora? God fucking demet. Co jest grane? 13 rogów z cieniostwora, jessa. Cholipka. Dobra, o 50 to chociaż daj no, kopsnij jeszcze jakąś miksturę i gites. I mamy deal. Jeszcze tam ma jakieś mikstury. A dobra, wydaje mi się, że wystarczy. To co wzięliśmy od niego, że to jest jakby... Ile mam miksturek do picia w sumie? Rudę nie wydaję, bo tam ruda jest ważna, nie? Przeszkadzasz mi. 54 i 30, więc essa. I on się chyba ciągle jakby... On ciągle tworzy nowe, więc tutaj zawsze możemy się zaopatrzyć. Więc spoko. Czy od ciebie coś dostanę, koleżko? Miksir? Witaj! Cześć, cześć. Nie bardzo widzę. Czyli od Miksira nic. Tutaj był też jakiś gegatek. Merdarion. Witaj. Cześć. Nie. Czyli od kogo w sumie? Jordan był jak zwykle uprzejmy, otrzymał od niego zapas magicznych wywarów. To niezwykle cenny i przydatny dar. Czy jeszcze Kronos. Nie mam pojęcia, gdzie jest Kronos. Kurwa, zielonego, jak mam szczery. Nawet i czerwonego. W ogóle nie mam pojęcia. Ej, to jest skrzynka jedyna, której nie otwarłem w sumie. Prawa, prawa, lewa, lewa, prawa, 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 lewa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, lewa, prawa, prawa, lewa, lewa. Nasienie czerwonego buka. Bonus many. O, czekaj, co? Czekaj, czy jak ja to zjem... Jeść czyjeś nasienie może być tak średnie, ale jak dostanę z tego bonus many, to kurwa, trzymaj mi piwo, co nie? Chociaż nie, bo to jest... Nie, to po prostu mi przywraca manę, tak? Tak, okej. No to już ze sumy. Dobra, no to... to idziemy na dół. Odbierzemy ten i widzimy się pewnie w następnym... Odbierzemy nagrodę. Właśnie muszę się nauczyć mówić, bo... nauczyć mówić jakby pełnymi zdaniami, co mam na myśli, bo często jest tak, że ja coś mówię i mam wrażenie, że każdy rozumie, o co chodzi, ale to może być tak średnio. Idziemy odebrać nagrodę. Mam nadzieję, że to od tego kolesia, bo to jest jedyny chyba człowiek tutaj z magów, z którym nie przeprowadziliśmy konwersacji. Tak, to jest Kronos, czyli odbieramy to i potem... Witaj. I potem kończymy odcinek. Saturas powiedział, że masz dla mnie 1000. Nagrodę. Okay. Jako strażnik Rudy, chciałbym podarować ci część naszego urobku jako nagrodę za zasługi dla nowego obozu. W porządku. Mam nadzieję, że zrobisz z tej Rudy równie dobry użytek jak my. Wydaje mi się, że nie bardzo, ale spoko. Potrzebuj... Mogę ci po... Co masz mnie nauczyć? Many, dobra, warto zapamiętać. Handel.
A nie, ty nic nie masz, koleżka, niestety ciekawego. Masz to, co ci opierdoliłem. A, właśnie, 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 właśnie. Ale ty masz kurwa jednak fajne rzeczy. Poczekaj, koronos. Koronos wirus. Poczekaj, poczekaj, gagatku. Bo wydaje mi się, że dwa amulety możemy nosić, dlatego pozwólcie, że się tylko upewnię. I możemy jakiś zakupić, co nie? Weźmy tak, tutaj. Cokolwiek nie damy i tak sobie wczytamy. Nie, mogę tylko jeden na amulet nosić. Oj. Dobra, no to słuchajcie, to widzimy się w następnym odcinku. O, mogę... O, czekaj, czekaj, to jest jakiś inny pierścień? Nie rozumiem. To ile mogę pierścieni nosić? Jeden? Ile mogę pierścieni nosić? Dwa. To co ja nosiłem przed chwilą? Whatever. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pewnie już w starym obozie, jak tam dotrę. A wy trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Przypominam o lajkach, łapkach w górę, o subskrypcjach, o tym, żeby napisać komentarz, o tym, że ja mam kanał vlogowy, możecie wpaść, link w opisie, kanał vlogowy. No, drugi kanał możecie wpaść, nie z grami w każdym bądź razie. Znaczy też z grami, kiedyś tam grałem i streamowałem, no ale raczej tam żadne gry się nie będą pojawiać, chyba że w formie vlogowo-fizycznej, to może takie bardziej. I Instagram. Życzę wam wszystkim miłego dnia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, hejo.